tutaj. Jak teraz się stąd wydostanę? To była rzecz, o której nie pomyślałem. Także... Właśnie, to jest to, czego się troszkę bałem. Dobra, mam nadzieję, że... O, zobaczymy tutaj też piasek. Także będziemy musieli się wykopać. To jest ten minus budowania na piasku. O, właśnie, grzybki. Dobra, jesteśmy na górze. Okej, podoba mi się tutaj. Jest ładna góra. Zaczyna mi się to podobać. Co jeszcze miałem powiedzieć? Nie pamiętam. Zaraz zobaczmy, obejdźmy. To jest wodospad, fajnie. Można by to ładnie wykorzystać. To jest w miarę wysokie, więc jest łatwe do rozpoznania. Dobra, zbierzemy węgiel. No, szybciej, szybciej. Zbieramy węgiel. No, oglądałem trochę różnych, że tak powiem, zagrajmy, czy jak to nazwać, rozgrywek Minecrafta i dowiedziałem się paru różnych ciekawych rzeczy. Na przykład o korzystaniu z czerwonego proszku i tak dalej, i tak dalej. Fajna góra. Tam jest bambus, tutaj mamy kamień. Kurde, coś mi myszka szwankuje. To jest straszne, nie wiem od czego to. Nie mam pojęcia, czemu tak jest. Wysokie góry, to może być ciekawe. Dobra, przejdziemy się jeszcze kawałek w tamtą stronę. Może znajdziemy coś ciekawszego. I tutaj jest pustynia, to jest... Ejdź, to jest trochę... No, doładowuje ciągle mi się świat. Ale to dobrze, włączyłem słabszą grafikę i wszystko w miarę chyba ładnie chodzi. Nie chcę budować się na... Tutaj na przykład, to by było dla mnie nudne. Chcę się wybudować gdzieś na nabrzeżu, ze względu na to, że to zawsze jest ładniejszy widok. Ale... O, tam jest dużo kamienia. Ale nie chcę też budować się na piasku, bo to jest według mnie jeszcze gorsze. Chcę mieć plażę przy sobie, ale chcę mieć ładne dojście bezpośrednio z ziemi do wody. A tutaj, jak widzę, jest ciągle piach. Co mi się średnio podoba. Dobra, mam mały dylemat. Chyba, że tą wyspę sobie przerobię. Nie wiem, nie mam już zielonego pojęcia, co mam gdzie zbudować. Jakoś nie podoba mi się żadne z tych miejsc. Dobra, mamy trochę gliny. Brzydko tu jest. Wszędzie otoczeni jesteśmy wodą. Dobra, ja zaraz wracam. Okej, już jesteśmy. Obejrzałem sobie... Zaraz, jeśli tu jest to, to to jest tam. Dobra. Zrobiłem sobie mapkę poglądową w kartograferze. Jak się budowało łódkę? Tak się budowało łódkę. Dobra. Mamy łódkę. Tylko muszę coś wywalić. To wywalimy. Rozrysowałem sobie podstawową mapkę w kartograferze. Wygląda to bardzo dziwnie, ze względu na to, że większość miejsc... Dobra, budujemy sobie łódkę. Chyba się... O, prawym się wsiadzia. I ogólnie całość wygląda bardzo dziwnie, bo wszystko jest osypane piachem. Tutaj ta wysepka w miarę ładnie wyglądała. Podjadę sobie do niej. Przebuduję... Dobra. Dobra, opłyniemy ją sobie kawałek. To miejsce w miarę mi się podobało na kartograferze. W miarę ładnie to wygląda i jest zielono tutaj. Obok zaraz jest piasek, ale to da się przeżyć.
Dla mnie ważniejszy jest tutaj taki ładny przylądek. Jest tutaj w cholerę drzew, to jest straszne. Będę musiał to wykarczować całe. Dobra, myślę, że... Ajdź. I się rozwaliła łódka. No dobra, to się kawałek przejdziemy. Tu jest dużo drzew, jak widzicie. Jest naprawdę ogrom... O Boże, tu jest ten żwirek pieprzony. Dobra. Jest tu naprawdę masa drzew. Co jest troszkę irytujące według mnie, bo... Po co? Przejdziemy się tutaj kawałek. Wyrysuję to jeszcze raz na kartograferze i zobaczymy, czy znalazłem interesujące mnie miejsce. O Boże, chyba nie. Już mi się to przestaje podobać. Kompletnie mi się to nie podoba. Tu wszędzie jest to badziewie. Nie podoba mi się to kompletnie. Czemu nie mogę natrafić na jakieś normalne miejsce bez... Uuu, jakie ładne drzewo. Bez piasku i bez tego pieprzonego żwirku. Dobra, zaraz wracam jeszcze. Okej, siema z powrotem. Zauważyłem ciekawą rzecz. A dokładniej to, że ogólnie miejscówka z zewnątrz wygląda średnio, ale wewnątrz wygląda bosko. Tak powiem. Jest tu bardzo rozwinięty system jaskiń i wszystkiego takiego. Jest ich ogrom po prostu pod tą wyspą. Dlatego też myślę, że zbuduję tutaj domek. Wstępnie na górze, znaczy wstępnie tutaj na dole zaraz. Zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Jest w miarę spoko, więc chyba powinno się dać radę. Najpierw tutaj trochę wykoszę drzewek, bo jest ich trochę. O, tu już widać jaskini. O kurde, widać, będę mieć tutaj dużo przyjemnego. Dobra, sekunda jeszcze na chwilkę. Dobra. Wybaczcie jeszcze za ten przeskok, ale stwierdziłem, iż nie chcę się za bardzo męczyć ze stworkami. Tamta wyspa w oddali to jest właśnie ta wyspa. Przypłynąłem sobie tutaj na łódce. Tam będzie... O, tutaj myślę, że jest dobre miejsce. Tam zrobię główne... O kurde, robi się ciemno. Dobra, najwyżej będę walczyć z nimi. Muszę sobie szybko workbencha zrobić, bo go oczywiście usunąłem. Znaczy usunąłem, zostawiłem go z drugiej strony. Dobra, no szybko zrobimy tutaj domek z drewna, żeby nie musieć walczyć ze stworkami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej. Postaw się tutaj. O kurde. Dobra, postawimy tu szybko łóżko, żeby mieć na czym stanąć. Muszę dobudować resztę. Workbench. Tutaj damy. Muszę na chwilkę rzucić trochę żwirku. Okej, jeszcze trochę.
No, połóż się tam. O, super. Tu też. No, co za badziewiak. No, szybciej. Chcę sobie szybki daszek zrobić. Dobra, damy pochodnie. Mam nadzieję, że nie spłonie od pochodni. O, nie tak, kurde. Dobra. Demet! Musimy zaraz to poprawić. Dobra, szybki drewniany dom jest gotowy. Szybko sobie zrobię tego. Ejć, nie tak. Miałem to zrobić tak. Cobblestone, właśnie tak. Nie, to siekierka. Dobra. To damy tutaj. I łopatę sobie weźmiemy tutaj, dobra. Mamy łopatę. Tak, to zbieramy. Siekierka, zbieramy to. Więc mamy domek letniski, można powiedzieć, taki letniskowy bardzo. Ojdź, dobra, teraz nic nie będzie widać. Dobra, powiedzmy, że tutaj damy. Nie, wyżej. Tu damy, tu damy. Nie, tu, tu. Tu damy. Tu damy. Tutaj zrobimy... dobra, żeby mnie zombiaki nie zabiły, ani nic takiego. Damy tu wyjście. Dobra. Mamy nasz chwilowy domek. Idziemy spać. No. Także... Ło, ło, zombiak! Jak tak można? O kurde. Co ale srogo. Czemu on mi się tu pojawił? On mi się nie powinien pojawić tutaj w domku. Co za brutal. Dobra. To w takim razie... Nie wiem dlaczego. Nie powinien mi się w domu pojawić. Przykupimy jeszcze i zrobię tutaj podłogę. Z drewna. Albo nie, z kamienia. Co za cwaniak. Po prostu. Jeszcze szkieleta tu słyszę. No co za gnojek. Dobra, postawię sobie jeszcze tu pochodnie. Nie mam pojęcia. Idę spać. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będę musiał... Kurde, znowu. No po prostu jaja są. Nie mogę normalnie przeżyć tej nocy. Tam jest szkielet. Chodź tu. Chodź tu, cwaniaku. Idziesz tu. No co za menda. No i muszę przesiedzieć całą noc, bo ciągle mi tu zombiaki się pojawiają. O kurde, ale znalazłem idealne miejsce. No. Chodź tu. Chodź tu. No chodź tu, cwaniaku jeden. No chodź tu. Idziesz tu. Nie ma, spadaj. Idź sobie. Spadaj stąd. Chodź tu. Jeszcze raz. No, no. Bardzo ładnie. Dobra, zebraliśmy kogoś. Aaa! Dobra. Mamy strzałę. Ciekawe, czy ona się... Ona chyba się odmienia później. Ła, moja myszka wariuje, wybaczcie. Ale ona jest trochę już popsuta. Muszę sobie kupić nową. No, zmień się strzał, głupia. Zmieniaj się. Dobra, widzę, że... A, kurde, nie mogę nawet tutaj picyka zrobić, bo to się spali. Dobra, nie mam pojęcia, co teraz powinienem zrobić. Mam... W ogóle... Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Idziemy spać. Mam nadzieję, że nie będę musiał walczyć z zombiakiem, jak co klika. Aaa, szkielet! No chyba was pogięło. Pewnie tutaj gdzieś jest spawner koło tego. No i nie prześpię się. Wiem, zrobię pochodnie. Teraz się nie zespawnujecie tutaj, mam nadzieję. Gnojki jedne. Dobra, jest tu w cholerę światła. Idziemy spać. O,
Wow, przeżyliśmy, dobra. Uratowały nas pochodnie. Nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego tak, a nie inaczej się działo? Creeper. Odejdź ode mnie. Odejdź, gnojku. Shit. Shit, odejdź, odejdź. Nie chcę cię tu. Nie chcę cię tu. Spierdzielaj. Spierdzielaj, koleś. Odejdź. Odejdź. Okej, okay, zginąłeś. Dobra, muszę sobie mieczyk zrobić. To jest straszne. Dobra, zrobimy mieczyk na szybko. Drugi. W razie czego. Tam jest pająk. Dobra, wychodzę. To jest mój mini domek. Ułożony w bardzo średnim miejscu w takim razie. Dobra, siema pajączko. Dobra, idziemy cię zabić. Chodź tu. Walczymy z tobą. Ajdź! Spadaj. Spadaj, pajączku. Zły pająk. Zły pająk. Zły pająk. Dobra, tak właśnie. Chyba położyłem domek w złym miejscu. O, tam jest creeper. Idziemy zabić creepera. Chodź tu. A, tylko... O, wybuch. Gnojek jeden. Ale dobra, pomógł mi trochę terenu zrobić. Dobra. Słychać muzyczkę z Minecrafta. Dobra, nie wiem dlaczego tu się tyle stworków pojawiło. Najgorsze jest to, że się pojawiły w moim domku. To jest straszne. Dobra. Tutaj myślę, że na górze zrobię ten domek. Także czy jakoś tak, czy jakoś tu w połowie. Możliwe, że to, no, to trochę wykarczuje. Dobra, także ja znowu... Ajdź, znów mi mieszka w ryje. Wracam do kręcenia, znaczy do przyspieszenia. I zobaczymy się niedługo, jak skończę. Oczyściliśmy trochę ziemi z drzewek. Powinniście widzieć to na przyspieszeniu. I zdobyłem trochę lederu. Zbudujemy sobie trochę ubranka z tego. Nie wiem ile. Dobra, niewiele jak widzę. Dobra, spodnie sobie uszyjemy i buty, bo tylko na to mnie stać, że tak powiem. Dobra, zakładaj buciki, zakładaj spodnie. Okej. Okay. Wreszcie mam ubranko ładniejsze. Gdzieś przeczytałem, że jeśli zrzucimy świeczki i tym podobne wokół domku, to nie pojawią się nam
mopki, więc przetestujemy to. Jak coś, mam mieczyk, więc będę walczyć. Okej, okay, dobra, zadziałało. Także... Dobra, zobaczmy, czy są jakieś... Nie ma, dobra. Dawaj wełnę, dawaj wełnę. Chodź tu. Chodź tu, tak, chodź tu. Głupia owca. Dobra. Mamy dużo, dużo drzewek, więc w przyszłości sobie tutaj to powiększę i zbudujemy sobie drzewka. Co ciekawego wam powiem? Powiem wam, że tutaj jest fajne miejsce jedno. Dokładnie. O kurde, co się tu pali? Nie strzelaj do mnie. Nie strzelaj do mnie, kołku jeden. Zgiń! O, zginąłeś. To dobrze. Bardzo ładnie, dawaj mi to. Właśnie, tutaj jest jeziorko. Co jest bardzo ciekawe. Dobra, łopata. Co jest ogólnie bardzo ciekawe. To są dwa jeziorka nawet. I zastanawiam się nad tym, żeby przenieść domek kawałek. Albo zrobimy sobie po prostu tutaj taki basen. Albo coś w ten deseń. Także wstępnie domek będzie z drewna. O kurde, co tu się jest? No, kurde, dobra. Ustawimy to i z tego zetniemy ten kawałek. Nie lubię tych wysokich drzew. Dobra, mamy. Okej. Dobra. Także na sekundkę ja przerwę nagrywanie i ogarnę trochę... O, jajko. Ogarnę trochę to miejsce i wznowię, jak skończę. To za chwilę. Okej. Wstępnie ogarnąłem teren. I mniej więcej zaplanowałem, jakich wymiarów będzie domek. Nie wiem jeszcze, co będzie w środku. I nie wiem, czy mi materiał... Gin krowy. Gincie zwierzaki. Spadać, spadać. To jest moja budowa. Dawaj słoninkę. Gin. Także... Aj! Co zrobiliście? Przez was popsułem pochodnie. Dobra. Także zrobiłem sobie wstępne mierzenie. Tu są pozostałości po naszym starym domku. Został zburzony. Ejdź. No, dobra. Także co zrobię? Zrobimy dużo, 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 dużo drewna. Bo z drewna właśnie będziemy robić ten domek. Przynajmniej pierwszy zrobię, drugi z cegły zrobię, ale niestety nie mam tyle surowca. Dobra. Myślę, że to na razie nam starczy. I co ja mam zrobić teraz? Nie mam miejsca. No cóż, dobra, mam miejsce, okej. Dobra. Tak, zabiłem trochę krów. Takie tam. Mam nadzieję, że zdążę przed zmrokiem. Jak nie, to będzie pech. Jak zwykle przyspieszę filmik i zbudujemy domek. Także miłego oglądania.
Okej, jesteśmy już rano. Dużo, dużo zwierzątek się tutaj przytoczyło. I domek jest skończony. Wygląda bardziej jak twierdza. Nie jest to... O kurde, to brzydko wygląda. Nie jest to w 100% to, czego oczekiwałem. Zwłaszcza dach nie pasuje trochę do reszty. Ale to jest tylko domek tymczasowy. Ciężko powiedzieć, że tymczasowy. Ze względu na to, że wygląda jak świeżo ukończona willa. Ale no na razie jest z drewna. Później zrobię z czegoś innego. No ogólnie porobiłem wzorki z pochodni. Nawet ładnie to wygląda. Mniej więcej to, co chciałem osiągnąć. Niedługo dodam już. Okej. Czy on jest motorówką? Dobra, nieważne. No okej. Dobra, także... A podczas budowy trochę się tutaj zwierzątek, że tak powiem, wlazło. Mamy mały tu chlewik. Dlatego też niestety zmienimy to w rzeźnię. I pozabijamy wszystko. A jeśli chodzi o wilczka, do wilczka mam pewną sprawę. I mam nadzieję, że... Masz wilczka. Okej, mamy pieska. Super. Na wilczku trzeba użyć kostki. Wtedy on się zamienia w naszego psa. Dodaje mu się tutaj taka czerwona obroża i należy do nas. Nawet damy mu jeszcze jedną kostkę. Nie chcesz kostki? Aha, nie potrzebujesz. Zaraz. Aha, można mu powiedzieć, żeby... Wow, dobra, chodź tu. Chodź tu, piesku. Tak, a teraz siad. Można mu powiedzieć, żebyś siedział. Super. To chodź. Chodź tu. Chodź, będziesz pilnować. Chodź. No chodź. Burek. Burek. Burek ogórek, kurde, chodź tu. No, dobra, to siedź tu. Nie ruszaj się. Dobry pies. Nie wiem, jakoś go nazwiemy. Dobra, cicho tam. Siedź cicho. Masz kostkę. Nie chcesz kostki? Nie, to nie. Dobra, tak wstępnie. Możecie, jak wam się chce, wymyślić nazwę dla mojego psa, który jest śmieszny, przybłędał się. Wstępnie będę go nazywać Burek, ale możecie wymyślić mu nazwę. Dobra, trzeba się przenieść do środka, ale to później. Wstępnie widzicie moją super willę i to będzie... Znaczy willę, no to jest zamczysko, to niedługo w kamienne się powinno zamienić. No, ale w miarę się udomowiłem. Porzucam tu okna i tym podobne. Miało być piętro, ale o tym zapomniałem podczas budowy i zostanie mniej więcej tak. Także to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, chociaż ciężko mi powiedzieć, dlatego, bo on jest już chyba bardzo, bardzo długi. Ale tak czy tak, mam nadzieję, że się w miarę podobało. Trochę nad tym podziałam i zobaczycie wersję już kolejną. Tutaj chyba wieże zrobię jakieś, bo tu są fajne wysepki na to, ale to już w następnym odcinku, że tak powiem. Chodź tu, świnko. O, następny piesek. Zobaczmy, czy ten mnie nie chce. O, już chce, chodź. Chodź tu, mały piesku. Mamy już dwa pieski. Super. Chodź, piesek. Otworzę ci drzwi, chodź, chodź. No wchodź tu, nie bój się. No chodź. Wejdź do drzwiczek, tutaj. No chodź tutaj. On chyba nie chce. Dobra, to ten będzie psem. O, chyba że... Dobra, nie, siad, siad. Ten będzie psem na zewnątrz, a tamten będzie domowym. Dobra. Także mam nadzieję, że się w miarę podobało, więc subskrybujcie, komentujcie i w ogóle wszystko fajnie. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Pa, pa.